Rozdział pierwszy. Niespodziewane wezwanie. Dziwna para młodych ludzi. Niespodzianka. Konfrontacja. Samochód czy karawan. Podróż do Janówki. Kim jest pan samochodzik? Spotkanie ze Starym Dworem. Pierwsza noc i pierwsza przygoda. Czy wierzę w duchy? Pod koniec listopada 1967 roku wezwano mnie do Departamentu Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie. Wysoko postawiona osoba, która chciała ze mną rozmawiać, była akurat zajęta i kazano mi zaczekać w obszernym holu. Oczekiwało tam sporo interesantów, znalazłem jednak wolne krzesło w długim szeregu zajętych foteli. Usiadłem, i przekonany, że długo wypadnie mi tu przebywać, zapaliłem papierosa. Z nudów obserwowałem innych, interesantów, nikogo z nich zresztą nie znałem. Potem bezwiednie zaczął mi wpadać w ucho szmer prowadzonej obok rozmowy. W najbliższym moim sąsiedztwie rozsiadł się w fotelu młody człowiek lat chyba dwudziestu dwóch, w czarnym, długim swetrze i z długimi, jak u dziewczyny, włosami. Włosy te miał w wielkim nieładzie i chyba od dawna nie myte, bo polepiły się w grube strąki. Podobnie niechlujnie wyglądał jego zarost, gdyż młody człowiek miał coś w rodzaju brody, raczej zapowiedź brody, rude kępki na policzkach i na szyi. Napisałem rozsiadł się, lecz właściwiej byłoby określić rozwalił się w fotelu, niemal w nim pół leżał, zwrócony twarzą do dziewczyny, która zajmowała fotel obok. Miała chyba również nie więcej niż 22 lata, ale w przeciwieństwie do swego sąsiada była starannie ubrana.